pewne jest to, że się spotykamy i zawsze w wspaniałej atmosferze, przy dźwiękach wspaniałej muzyki. I bardzo się cieszę, że nie inaczej jest dzisiaj, tym bardziej, że to przecież 10. jubileuszowy koncert muzyki klasycznej. Dzień dobry Państwu, Lidia Pastuszak. Dzień dobry. Błażej Karczmarczyk, witamy bardzo serdecznie. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie, ale szczególnie serdecznie witam wójta gminy Dobrcz, pana Andrzeja Berdycha. Dzień dobry. Kierownik referatu oświaty gminnego. Dzień dobry. Proszę nam się pokazać. Jest też z nami pani Joanna Wojciechowska z działu promocji gminy. Witamy bardzo serdecznie panią dyrektor szkoły w Strzelcach Górnych, panią Annę Radzimierską. Jest z nami pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu, pani Honorata Szuster. Dzień dobry. Jest też z nami pan Leszek Kuziak z lokalnej grupy działania 3 Doliny. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie panią Janinę Wszołek ze stowarzyszenia Jestem Aktywna. Martę Kibas z firmy Gibisfera. Ten koncert oczywiście nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie wielu osób i dzięki im, gdyby nie dofinansowanie z różnych programów. Ten projekt to odkryć gminę Dobrcz na weekend 2023. W ramach tego koncertu jest realizowany priorytet PROW na lata 2014-2020. Priorytet szósty, wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, czyli organizacja koncertu muzyki klasycznej w gminie Dobrcz i przy współudziale młodych talentów, lokalnych zasobów i integracji społecznej. Jest także realizowany cel KSOF na lata 2014-2020, czyli informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym następujących projektów realizowanych w gminie Dobrcz. Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dobrcz. Partnerami projektu są gmina Dobrcz, Caritas Diecezji Bydgoskiej, Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu, lokalna grupa działania 3 Doliny, Stowarzyszenie Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości Kobiet Jestem Aktywna i Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych. Też poprosimy o brawa. Dziękujemy także naszym sponsorom. A zatem Odyja Serwis, Violetta Batka, Ubezpieczenia i Finanse, a także Remont i Bydgoszcz. Także poprosimy o brawa. To jeszcze kilka słów na temat partnerów medialnych koncertu. Patronat medialny nad koncertem objęło Radio Pomorza i Kujaw. Patronat nad koncertem objęli także gmina Dobrcz, Narodowy Instytut Wolności, Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, Caritas Diecezji Bydgoskiej, który został nagrodzony tytułem Miejsce Przyjazne Wolontariuszom. Tutaj poprosimy także o brawa dla tych, którzy objęli patronat nad tym koncertem. No i Młodzieżowa Orkiestra Kamerata Fordońska, która działa przy MDK numer 5, od 2012 roku zespół powstał z myślą o młodzieży, która fascynuje się muzyką i chce rozwijać swoje talenty. Tak jest, tutaj miejsce na brawa. Proszę. Zespół prowadzi Anna Matijewicz-Komorowska. Już też wielkie brawa dla pani dyrygent. Kamerata to właściwie już profesjonaliści z dużym stażem. Bardzo dziękujemy, że co roku u nas gościcie, ale jeszcze zanim zaczniecie grać, chciałabym oddać głos panu wójtowi Andrzejowi Berdychowi. Witam Państwa niezmiernie serdecznie w tym urokliwym miejscu naszej gminy. Witam gości, witam mieszkańców. Szanowni Państwo, od 10 lat Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic organizuje ten piękny koncert.
Szanowni Państwo, na tę okazję pozwoliłem sobie przygotować list gratulacyjny, który chciałbym odczytać. Już od 10 lat Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic organizuje nadzwyczajny koncert, który budzi zachwyt mieszkańców gminy Dobcz i nie tylko. Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu składam gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności oraz liczę na kolejne edycje tego wspaniałego muzycznego wydarzenia. Ponadto pragnę wyrazić swoją wdzięczność za zaangażowanie w tworzenie kultury na terenie gminy Dobcz i okolic. Serdecznie, serdecznie dziękuję. Proszę. Naprawdę, ja dziękuję. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Pierwsze trzy utwory zapowiadam. Jest to popularny El Condor Pasa. Potem usłyszymy Oliwkę Sieracką, która zagra Burę Bacha oraz kubańskie Quiza Squiza. Te dni, których jeszcze
zebrać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle serce od rozumu, jak odnaleźć siebie spośród śpiewu tłumu, jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak odnaleźć nagle radość i nadzieję. Do te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Na 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 Bardzo dziękujemy. O wolontariacie. Słów kilka, bo nie byłoby tego koncertu i wielu inicjatyw, także w gminie Dobrycz, gdyby nie działalność wolontariuszy. Otóż 23 maja odbyło się 5. Forum Wolontariatu w Warszawie, które zostało objęte honorowym patronatem prezydenta RP. No i podczas tego właśnie wydarzenia wręczono nagrody wolontariatu Korpusu Solidarności dla wolontariuszy i koordynatorów roku 2022 i wyróżnienia dla tych osób, które najbardziej były zaangażowane w działalność, w różne inicjatywy. I miło nam powiedzieć, ogłosić, pewnie część z Państwa już to wie, ale warto mówić o tych dobrych informacjach i tym się po prostu pochwalić. W gronie nagrodzonych i wyróżnionych wolontariuszy jest Lidia Pastuszak, członek zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic, koordynator Szkolnego Koła Caritas, wolontariusz parafialnego zespołu Caritas i promotorka wolontariatu w gminie Dobrycz, przede wszystkim osoba odpowiedzialna za to całe zamieszanie już od wielu lat i osoba, dzięki której możemy się dzisiaj tutaj spotkać. Kilka słów teraz powie Lidia na temat tego właśnie, co miało miejsce w Warszawie 23 maja i też zdradzi, skąd pojawił się, czy też pojawi się za moment na scenie artysta młody, którego będziecie mogli Państwo także usłyszeć. Przede wszystkim to chciałam podziękować wielu, wielu osobom, które wspierają działania wolontariusze. Jak zapewne niektórzy z Was wiedzą, już od dłuższego czasu w naszej gminie doceniamy wolontariuszy, staramy się ich znaleźć i przynajmniej raz w roku w Dniu Wolontariusza ich uhonorować. Tutaj wielkie ukłony dla pana wójta Andrzeja Berdycha, że za życzliwość, za to, że jest otwarty na ten wolontariusz i wspiera te działania. Szczególnie też chciałabym podziękować, chociaż nie ma tutaj przedstawicieli, Caritasowi Diecezji Bydgoskiej, który, mogę wam zdradzić, otrzymał tytuł miejsca przyjaznego wolontariuszom. Dzieci nasze z naszej szkoły bardzo dużo korzystają dzięki Caritasowi. Jest wiele projektów, które razem realizujemy. Dni Dziecka czy Dzień Dobra, gdzie dzieci mogą się rozwijać, poznawać. I tutaj niespodzianka dla was, bo Błażej powiedział o tym, że ja odbieram tą nagrodę. Ale to nie jest przypadek, bo właśnie tu, gdzie jest miejsce przyjazne wolontariuszom i mają oni pomoc i wsparcie, żeby działać, dlatego mogą się rozwijać i zdobywać nagrody, a ja, będąc na tej gali, odbierając nagrodę, chciałam się też z wami trochę podzielić i nagrodą dla nas między innymi był występ
pana Jakuba Dubika i zabrałam go z Warszawy do nas, żeby dla was zagrał. Jakub Dubik. Się przywitam, Jakub Dubik, dzień dobry. Ola Serezyńska, to ta sympatyczna koleżanka z włosami jak Magda Gessler. I tak oto właśnie na forum wolontariatu, tak i tylko tak to było, Narodowego Instytutu Wolności, miałem przyjemność właśnie wystąpić z Olą. To było w Belwederze w Warszawie. I później właśnie podeszła do nas Lidka i zapytała, że tutaj w takiej miejscowości, której prawdę mówiąc, wstyd się przyznać, ale na geografii nie uważałem, bo ćwiczyłem na tym instrumencie. Nie znałem, dlatego dziś jestem tutaj pierwszy raz. Dlaczego w ogóle mówię o fundacji? Bo oprócz swojej drogi artystycznej, którą rozpocząłem w wieku, Boże, 7 lat, narodziła się cała droga fundacyjna i programu stypendialnego dla młodych artystów, Banku Talentów. To na pewno też tutaj młodzi, którzy grali, powinni słuchać, bo ten program jest skierowany do nich. I tak pokrótce, covidowo, po prostu straciliśmy w ramach naszego zespołu wszystkie koncerty. I żeby nie utracić sensu życia, stwierdziłem, że trzeba coś zrobić. I chcieliśmy zrobić taki program stypendialny dla młodych artystów, który wspierałby w pełni darmowo ich rozwój i dawał możliwość zaistnienia na szerokim, że tak powiem, eterze. Także dziś jesteśmy już po 3. edycji programu, a w zasadzie 6., bo jedna jest skierowana do województwa polskiego, druga ogólnopolska. Zgłosiło się prawie 700 osób, a ostatnia edycja to ponad 1000 osób na 40 miejsc. Będziemy w tym roku również przeprowadzać do programu casting, można powiedzieć, więc wszystkich chętnych młodych artystów zapraszamy i mamy nadzieję, że w tym roku też pobijemy jakiś rekord zgłoszeń do programu, czego byśmy sobie życzyli. Także... Thank you.
Państwu za obecność, za to, że mimo... I zaśpiewa w przyszłym roku. W przyszłym roku tak, bo tak muszę powiedzieć, że Błażej miał zaśpiewać, ale co, w przyszłym roku chyba zrobimy... Pogoda nam zagrała na nocie, ale straconego to w przyszłym roku. Że będziemy mieli w przyszłym roku jakiś recital po prostu, zamiast na ten dzisiejszy występ. To co, zapraszamy na początku. Zapraszamy na początku.